Cześć, jestem Filip i chciałbym opowiedzieć Wam o Zespole Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Wraz z grupą obecnych członków zespołu przygotowaliśmy serię filmów, w których przedstawimy historię SPIT-PW od jego powstania w roku 1951 do dnia dzisiejszego. Wszystko zaczęło się od Andrzeja Rylskiego, Stefana Muszyńskiego i Zbigniewa Polaka z Wydziału Architektury oraz Józefa Adamskiego z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego. To właśnie ta czwórka studentów Politechniki Warszawskiej postawiła sobie za cel połączenie działających na terenie uczelni trzech grup – chóru, zespołu tanecznego i orkiestry w jeden duży zespół pieśni i tańca. Wkrótce do tego grona dołączyła fachowa w porównaniu z przyszłymi inżynierami siła – student Warszawskiej Wyższej Szkoły Muzycznej Jan Tkaczyk. Inicjatywę utworzenia zespołu reprezentacyjnego poparł ówczesny prorektor, profesor Władysław Araszkiewicz oraz organizacja studencka, a konkretnie Jerzy Łopuszański z Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich, którzy przyjęli zespół pod swoje skrzydła. Założyciele nie szukali dla niego wymyślnej nazwy. Znaleźli swoje miejsce na Politechnice, która nie tylko ich kształciła, ale również wspierała ich artystyczne dążenia, więc nazwali się po prostu Zespołem Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Początki były bardzo trudne. Próby odbywały się w salach wykładowych, z których wynoszono ławki i wnoszono fortepian. Pierwszy choreograf Józef Adamski z ogromną ekspresją ćwiczył elementy Kujawiaka, Krakowiaka i Oberka. Stefan Muszyński, akompaniator, dobierał melodie, opracowywane następnie przez Jana Tkaczyka. W ten autentycznie amatorski sposób powstały pierwsze tańce, z którymi wystąpiono na eliminacjach środowiskowych w Warszawie w czerwcu 1951 roku. Był to faktyczny debiut zespołu i okazał się być dużym sukcesem. Grupa taneczna zajęła pierwsze miejsce, a orkiestra pod batutą Wiesława Płochacza drugie. Ten niewątpliwy sukces wywołał ogromną radość młodych tancerzy, bowiem dawał szansę na wzięcie udziału w ogólnopolskich eliminacjach studenckich zespołów artystycznych w Krakowie. Szykowano się do nich bardzo poważnie, próby przeciągały się do późnych godzin nocnych, a każdy z wykonawców zdawał sobie sprawę z tego, że jego ewentualne niedoróbki mogą zniweczyć ciężką pracę koleżanek i kolegów. Zapał i energia nie poszły na marne. Krakowiak, Kujawiak i Oberek wywalczyły wyróżnienie oraz bardzo cenną wówczas nagrodę w postaci skrzypiec. Najważniejsze jednak było to, że w tym początkowym okresie działalności zespołu powstała wspólnota ludzi, którzy po prostu chcieli razem spędzać swój wolny czas. Chcieli być ze sobą pracując, pomagając sobie, tworząc coś nowego. Zawiązały się wówczas pierwsze przyjaźnie, zrodziły pierwsze miłości i w konsekwencji pierwsze małżeństwa. W tym czasie zespół umacniał swoją strukturę organizacyjną. Utworzył się wówczas organ samorządowy, Rada Zespołu, której zadaniem było ustalanie i opracowywanie programów oraz rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas codziennej pracy. W tym okresie wszyscy, zarówno członkowie, jak i instruktorzy, pracowali społecznie. Zespół zaczął zdobywać na Politechnice coraz większą popularność, co zaowocowało ogromnym zainteresowaniem naborami. Wkrótce przyjęto 140 nowych członków do sekcji tanecznej, wokalnej i orkiestry. Instruktorzy rozpoczęli zatem pracę nad jednolitym programem, w którym brać udział mieli wszyscy – tańczący, śpiewający i grający. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami. Do usłyszenia!